po godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie na Minecraft, na wersję Minecraft 1.7.2 moda takiego bardzo miłego i sympatycznego, który się nazywa Lava Bolt i dodaje do naszej gry łódki, dwie łódki słownie. Jedna, która pływa sobie po wodzie i się nie rozbija absolutnie o nic, a druga taka, którą można pływać w lawie. Także można spokojnie wtedy iść sobie do Netheru i sobie pływać po tych jeziorach lawy. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać Lava Bolt z internetu. Okej, zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Lava Bolt mod pobiera się z takiej strony i oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół. Tutaj jest lista modów, który stworzył tenże twórca. No i zjeżdżamy sobie jeszcze troszeczkę i jeszcze. I tutaj mamy Lava Bolt mod. Jak widzicie, można sobie pływać po jeziorach lawy. Tutaj klikamy na to Show. I tutaj mamy sekcję Download i pierwszy mod, który pierwszy z góry sobie ściągamy, bo jest na wersję Minecraft 1.7.2. I od razu tutaj pod spodem mamy crafting tych dwóch łódek. Zwykła łódka plus żelazo i daje taką łódkę, która się nie rozbija o nic w wodzie będąc. Znaczy jak się pływa nią po wodzie. I jak się tą łódkę wsadzi tutaj i dookoła jeszcze obsydianu troszkę, to wtedy można mieć łódkę do pływania po lawie. Także przypominam, stąd ściągamy, tu z tego miejsca, na to klikamy i stąd ściągamy. Ok, jak mamy pobrany mod, możemy go zainstalować. I do zainstalowania, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne jeszcze minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.2. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 189. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera non-premium, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 346. A potem wróćcie do filmiku 189 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.2. I uwaga, w filmiku 189 ja instaluję Forge'a z końcówką 968, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję rekomendowaną, która ma w tej chwili końcówkę 1060. I właśnie na taką wersję z końcówką 1060 będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować Lava Bolt? Trzeba wejść do folderu %appdata% przez roaming i tam znaleźć folder .minecraft, w którym już jest zainstalowany Forge na wersję 1.7.2. I ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Ok, jak mamy ten folder skopiowany, to możemy przystąpić do instalacji. Co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft. Wchodzimy do folderu mods i przerzucamy tego moda do folderu mods. Jest tutaj, w folderze mods. Zamykamy, jest zainstalowane. Wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Uruchamiamy, czekamy chwilę, aż się uruchomi. I jak widzicie, mam Forge'a z końcówką 1060. Tutaj również to widać. Klikam play. I czekamy, aż się pojawi Minecraft. No, jeszcze chwila. Minecraft pojaw się. Już jest logo, więc za moment będzie gra dostępna. Ok, wchodzimy do folderu mods i szukamy Lava Bolt jest gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i do naszego świata i gramy w wybranym świecie.
No, się pobiera teren. I cóż my tutaj mamy? Mamy nasz teren. Wchodzimy do E jak ekwipunek i na samym końcu mamy dwie łódki. Tak jak wspominałam, trzymam na tym strzałkę, klikam R. Tą łódkę się buduje w ten sposób, że tą łódkę się otacza obsydianem, a tą łódkę się buduje w ten sposób, że zwykłą łódkę się otacza żelazem, sztabkami żelaza, a zwykłą łódkę wiadomo jak się buduje. Ok, to weźmy sobie teraz taką łódkę i taką łódkę i sprawdźmy jak one działają. To jest zwykła łódka, która pływa po zwykłej wodzie i można sobie nią pływać i się nie rozbijać. Hej, hej, hej. Ona pływa strasznie szybko i proszę bardzo, mogę sobie wjechać w cokolwiek, wpłynąć i się nie rozwala łódka i bardzo szybko ją można złapać z powrotem. Ok, to teraz pójdziemy sobie, ja teraz przygotuję portal do Netheru, także za chwileczkę się widzimy. Tutaj sobie go zrobię. Obsydian jest potrzebny. Obsydian. Sorry, także za moment wracam i jesteśmy, i będziemy już w Netherze, gdzie znajdę już jakieś jezioro lawy. Ok, jesteśmy sobie w Netherze. Jak widzicie, jest jezioro lawy. No i teraz sobie postawimy tęże łódkę tutaj. I wsiadamy i sobie możemy pływać po jeziorze lawy. O tak. Siedzę sobie nad łódką nawet, bym powiedziała, a nie w samej łódce. Ok, i jeszcze jak się. O, mamy odporność na ogień. 15 sekund. Nie, ona jest stała chyba. Ok, to teraz sobie wysiądziemy. Jestem w łódce, jestem w łódce. No, ruszaj się. Oczywiście łódką kierujemy. Dlaczego płonę? Halo? Coś nie halo mi tutaj wyszło. Ja wysiadłam z tej łódki? Nie. No ruszaj się łódko. Dlaczego nie płyniesz? O, ja chcę tam płynąć. No. No dalej. Ruchy. Coś mi tutaj nie chce wystartować. Nie wiem dlaczego. Nie było przedtem żadnych problemów. Duszę na W. Dobrze, duszę. No okej, okay, jakoś to się jeszcze raz sprawdzimy. Podpłyńmy tutaj. Mam nadzieję, właśnie nie wiem jak jest, jak wyjdę z tej łódki. Czy wyjdę na ląd, czy do lawy. Wciskam shift. I proszę bardzo, jestem w lawie. Ale mam tą ochronę. Gdzie ta łódka? Gdzie ja jestem w ogóle? Ciekawa ciekawostka. No dobrze, weźmy sobie jeszcze jedną taką łódkę i sprawdźmy o co chodzi. Okej, okay. Teraz jest wszystko ok. Nie wiem, coś mi się zawiesiło, ale gdzie ja jestem, to nie wiem. Okej, okay. To sobie tutaj wysiądźmy. Klikam shiftem i generalnie wysiada się właśnie na o, tam jest ta łódka. Na ląd, a nie do czegoś. Gdzie jest to miejsce, z którego startowałam? Tutaj. Oho. To w dziwne miejsce pojechałam. Może dlatego właśnie, że próbowałam zrobiłam ekwipunek siedząc w łódce. Może dlatego mi się nie udało. O, i zwykle jak wysiadam, to na ląd. I jeszcze raz.
Popłyńmy sobie tutaj. Tu, 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 tu. Tu chcę. Halo. Tu. OK, wysiadamy i jesteśmy na lądzie. Także jak widzicie, mod działa, coś mi się tam przez chwilę zrobiło, nie wiem co, ale chyba właśnie zawiniło to, że będąc w łódce, wcisnęłam E jak ekwipunek i może dlatego mi się tam coś stało. Także może to taka rada na przyszłość, jak jesteście w łódce i w lawie, to nie klikajcie ekwipunku. OK, to ja kończę. Jak widzicie, mod działa, się nic nie crashuje. A wy oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapega.pl, no i oczywiście subskrybujcie i łapkujcie kanał, albo na odwrót, łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z wami łódką, tymczasem pa pa.